to jest za piłkarzach, to co jest. Chodzi o oczy. One coś postrzegają, a mózg musi to przełożyć na działanie, na coś wyjątkowego. Dlatego zawsze powtarzam, że nie chodzi tu o same nogi. W piłkę gra się głową, używając nogi. That's why I always think it's not the quality of your legs. I think playing football, you do with your head, you use your legs. O Johanie Cruyffie opowiadał Michał Gąsiorowski. Ciężka choroba zabrała w tym roku twórcę jednego z największych sukcesów naszych siatkarek. Był trenerem drużyny Złotek, które dwukrotnie wygrywały Mistrzostwa Europy. W czerwcu po długiej chorobie odszedł Andrzej Niemczyk. Był prawdziwym liderem, który miał własne zdanie, pasję i charyzmę. Tak najczęściej opisują go właśnie siatkarki z drużyny Złotek. Był charakterystycznym człowiekiem, wielką charyzmą. Na pewno należał do tych ludzi, którzy no nie owijali. Prost, nie traci czasu, tak. Charakter takiego lidera przecież. Była to osoba z olbrzymią charyzmą, taka potrafiła zaczarować, że niczego zrobi ktoś i w to, co mówił, to w to wierzył i sprawiał, że wszyscy też w to wierzyli. Nie poszedł do tej jaćki, tak naprawdę moja kariera przyspieszyła z momentu, gdy poznałam trenera Niemczyka. Wydaje się, że w ogóle ta polska siatkówka dzięki właśnie Stetsonowi, faktycznie od niego się zaczęło, że ta siatkówka nabrała tempa żeńska oczywiście i taką siłą rozpędu już idzie może do tego momentu, uważam, do jego pierwszych sukcesu, bo przed za wiele nie było, przed Niemczykiem, no i teraz po Niemczyku tam parę lat, tam trener Maslek, prawda, jakiś tam sukces, tak to już nie ma, więc wydaje mi się, że on to wszystko, tak powiem, sprawił, że była taka istotna. Wiążeńskie siatkówce oczywiście rozceni Szamon Męski, bo Męska, no to są takie sukcesy, jest na pewno bardzo popularna, a on sprawił, że ta żeńska też została zauważona. Mówimy się, zrobił najwięcej dla polskich, dla żeńskiej siatkówki do tej pory i nie było drugiego takiego na razie. Nie wiem, czy będzie. Mówiły tuż po śmierci trenera na naszej antenie Małgorzata Glinka i Mariola Zenik. Cechy znakomitego przywódcy zauważał pan Andrzeju Niemczyku także Witold Roman, nasz były reprezentant. Myślę, że był to człowiek właściwy. To znaczy człowiek, który czasami szedł na kompromisy, ale przede wszystkim wiedział, czego chce. Człowiek, który właśnie stawiał sobie cel i starał się go realizować. Człowiek, który był dla wielu dziewczyn pierwszym trenerem, któremu uwierzyły, za którym postanowiły pójść, zaryzykować. I to jest taka cecha przywódcy, która właśnie w sportach zespołowych jest bardzo ważna. Szczególnie, gdy buduje się nową jakość, jaką zbudował Andrzej. No i cóż można powiedzieć o trenerach, którzy wygrali złote medale, można mówić tylko dobrze. I Andrzej był dokładnie takim człowiekiem, który po prostu zwyciężał. Tego żąda się właśnie od trenera. Witold Roman podkreśla, że Niemczyk przede wszystkim znalazł receptę na pracę z kobiecą kadrą. Czasami groźbą, czasami również przekleństwem potrafił wyciągnąć wszystko, co najlepsze. To, że on odnajdował tą właściwą drogę, to właśnie był jego sekret. To, że wiedział, w jaki sposób, na którą strunę kobiecej psychiki trzeba nacisnąć, aby wyciągnąć z tej zawodniczki jak najwięcej, aby można było osiągnąć sukces, który jeszcze niedawno wydawał się w ogóle nie do pomyślenia. On dawał cel, dopingował, motywował i dziewczyny wierzyły w to, że jest to w zasięgu ich działania. Osoba tak charyzmatyczna i silna jak Andrzej Niemczyk musiała budzić kontrowersje, ale broniły go sportowe wyniki i szacunek, jakim darzyły go podopieczne. Sporo mówiło się o jego życiu prywatnym. Sam zresztą nie ukrywał, że było niezwykle burzliwe. Tak opowiadał w jednym z ostatnich wywiadów. Całe życie było tak, raz na wozie, raz pod wozem. Zaczęło się już w łonie matki, bo będąc w łonie matki już przeżyłem ucieczkę z prac przymusowych w trakcie wojny i urodzenie mnie, jak to powiedzieć, w ukryciu mnie urodziła i ja będąc urodzony w Łodzi na ulicy Północnej mam papiery do dzisiaj, że urodziłem się w Lubieszewicach, powiat Bodnicy, co jest nieprawdą, tylko ksiądz tam miał dobre znajomości, tam wyrobili metrykę, bo tak by nie było w ogóle wiadomo, że się urodziłem, a mama się bała, że zabiorą jej dziecko, bo zabierali dzieci arysko wyglądające i dawali swoim bezdzietnym rodzicom w Niemczech, tak żebym się wychował jako Niemiec, a nie jestem tylko z nazwiska, mam córki, które są w połowie Niemkami, w połowie Polkami, przez zamiast krzyżanków, a Niemię od Polaczka, umówiliśmy się, że kiedyś, bo
namawiają mnie, żebym przyjął obywatelstwo niemieckie. Nie przyjąłem obywatelstwa niemieckiego, bo Niemcy się nie godzili na podwójne i nie chciałem przyjmować, rezygnować z polskiego. No i dlatego zostałem przy polskim obywatelstwie. No i one cały czas mnie namawiają, tak, weź to obywatelstwo niemieckie. Ale ja powiedziałem tylko pod jednym warunkiem, że przyjmijcie polskie. No i umówiliśmy się, że tak zrobimy. No i na stare lata jeszcze będę miał dwa obywatelstwa, ale może trzeba. Ja bym może miał środkówką, chyba bardziej niż z moimi trzema żonami, bo żeśmy się ze świadkówką nie rozstali, a z żonami się rozstałem. Także tamte małżeństwo nie wytrzymało, to małżeństwo trzyma się i na pewno utrzyma się do końca mojego życia. Rok temu ukazała się autobiografia Andrzeja Niemczyka pod tytułem Życiowy tajbrek. Dlaczego właśnie takim? Życie jest bardzo krótkie, to tak przeleciało szybko jak tajbrek, a że tajbrek to jest nie wiadomo. To jest loteria troszkę. Przeleciało tak szybko, że ja żałuję, że to już niedługo się skończy. Andrzej Niemczyk zmarł 2 czerwca w Warszawie. Miał 72 lata. Nie można zapomnieć o jednej z pierwszych powojennych wielkich gwiazd naszej kobiecej lekkoatletyki. Jej warkocz znali wszyscy. Zawodniczka, o której mówiono, że wyprzedziła epokę. Złota i srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich, a także rekordzistka świata. Właścicielka, jak już wspomniałam, legendarnego warkocza, nazywana przez wszystkich w Polsce Złota. Tą Elą. W grudniu ubiegłego roku zmarła Elżbieta Krzesińska. Przenosimy się na antypodi. Australia Melbourne. Najlepszy oszczepnik świata Janusz Sidło przegrywa z Daniel Sedem. Ale no to w skoku w dal dla Elżbiety Krzesińskiej. Legenda. Osoba nieoceniona i niedoceniona w tamtych czasach. Maciej Płuska z Muzeum Sportu i Turystyki. Pierwsza polska mistrzyni olimpijska po wojnie. Ten pierwszy złoty medal czekaliśmy do Helsinek. Tam wywalczył złoty medal bokser Zygmunt Chychła, a Elżbieta Duńska wówczas pod pańskim nazwiskiem niespełna 17-letnia reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach po raz pierwszy. Tam była słynna historia z warkoczem. Straciłam 60 centymetrów. Archiwalna wypowiedź Elżbiety Krzesińskiej. Byłam młoda, głupia, techniki nie miałam. Jak skakałam, to się odchylałam do tyłu. A warkocz miałam półmetrowy. W czasie skoku powinni mi zmierzyć od pierwszego zetknięcia z piaskiem. Węgrzy złożyli protest, że ja zostawiłam ślady. W związku z tym była konferencja, czy warkocz jest częścią ciała, czy nie. I uznali, że warkocz jest częścią ciała. Drugie miejsce bym już miała. W 1976 roku na stadionie w Melbourne w Australii zwyciężyła, wyrównując swój wcześniejszy rekord świata 6 metrów 35 cm i tam rozkochała w sobie wszystkich Polaków i w Polsce i za granicą. Igrzyska w Rzymie. Krzesińska nie przeszła takiego pełnego okresu przygotowań, po drodze była kontuzja, jednak do Rzymu pojechała i wystartowała nadspodziewanie dobrze. Prowadziła bardzo długo. To jest kolejna historia, że nie wywalczyła tego złotego medalu, ponieważ w trakcie konkursu pomogła swojej w walce Wierze Krepinie w wymierzeniu rozbiegu. No i Wiera Krepina wykonała udany skok, który dał jej złoty medal. Elżbieta Krzesińska była taką osobą bardzo przyjazną dla wszystkich. Jeśli popatrzymy też na te sukcesy, no to w latach 50. 60. wielu dziewczętom wtedy nadawano po urodzeniu imię Elżbieta. I tych Elżbiet mamy urodzonych w tamtych latach bardzo dużo. No nie ulega wątpliwości, że ta Elżbieta Duńska Krzesińska no była w tym tuż powojennym okresie bardzo wybitną postacią sportu polskiego. Maciej Petruczenko, publicysta przeglądu sportowego i wieloletni przyjaciel Elżbiety Krzesińskiej. Przecież musimy o tym pamiętać, że na Igrzyskach Olimpijskich ten złoty medal w skoku daje rekord świata, no to był wyczyn nieprawdopodobny, a że wtedy lekkoatletyka miała wiele wyższą rangę i w Polsce i na świecie to było ogromnie doceniane. Została ochrzczona mianem Złota Ela. No i tutaj trzeba powiedzieć, że Elżbieta Duńska Krzesińska reprezentowała jeszcze to pokolenie sportowców, którzy bazowali całkowicie na naturalnym talencie. Wyszli skok w dali, 80 metrów przez płotki pięciobój, była niesłychanie wszechstronną zawodniczką. W dodatku była też
bardzo urodziwą kobietą, w związku z czym zalotników nie brakowało. Ona była osobą o bardzo krnąbrnym charakterze, nie poddającym się dyktatowi władzy komunistycznej. W związku z tym też od początku kariery była osobą nielubianą przez działaczy sportowych i politycznych. Po zakończeniu kariery sportowej wykorzystywała swój dyplom stomatologa, a poza tym umiejętności trenerskie, jak gdyby te dwie funkcje łączyła. Urok tamtych lat, romantyzm tamtego sportu, kiedy największym pocieszeniem były sukcesy sportowe, a właśnie takie, jakie osiągnęła Elżbieta Duńska-Krzeszyńska. Jest i nasza złota medalistka. Mąż i trener w jednej osobie jako pierwszy powitał Elżbietę Krzeszyńską. Po raz pierwszy od 24 lat znów mamy w Polsce złoty medal olimpijski. Elżbietę Krzeszyńską wspominał Mateusz Foremniak. W maju środowiskiem żużlowym wstrząsnęła ogromna tragedia. Młodziutki zawodnik Unii Tarnów, Krystian Rempała, uległ wypadkowi podczas meczu Ekstraligi z Rybnikiem. Doznał poważnych obrażeń głowy, został przewieziony do szpitala, ale nie udało się go uratować. Zmarł w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, miał zaledwie 18 lat. Jak słyszymy, sportowy świat w ciągu ostatnich 12 miesięcy pożegnał bardzo wielu znakomitych sportowców. Nie sposób wspomnieć wszystkich. Straciliśmy bardzo wielu zasłużonych zarówno sportowców, jak i trenerów. Wspominać ich będziemy jeszcze przez lata. Dziękuję Państwu za ten wspólny wieczór wspominania wielkich osobistości sportowych i do usłyszenia. Monika Sułkowska. Informacje dnia w skrócie. Minęła 21.30, Paulina Łukawska, zapraszam. Znicze zapłonęły dziś na miejscu katastrofy smoleńskiej. Miejscowa Polonia oddała hołd ofiarom tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Na lotnisku Siewiernej leży śnieg. Biały puch przykrył także miejsce katastrofy lotniczej, w której zginął prezydent Polski Lech Kaczyński i 95 osób towarzyszących mu w drodze do Katynia. W Dniu Wszystkich Świętych przedstawiciele smoleńskiej Polonii złożyli kwiaty i zapalili znicze. Także Rosjanie mieszkający w Smoleńsku przy każdej okazji podkreślają, że nie zapominają i nie zapomną o Polakach, którzy zginęli ponad 6 lat temu w katastrofie lotniczej. Pamiętamy o ludziach, którzy tam umarli i odnosimy się do nich z wielkim szacunkiem, tym bardziej, że to byli członkowie władz, polityczna elita. Tym bardziej to polityczna elita była. Smoleńska Polonia oddała także hołd polskim oficerom zgładzonym w Katyniu przez oprawców z NKWD. Na zbiorowych mogiłach zapalono znicze i modlono się w intencji pomordowanych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiaj, podobnie jak w sobotę i niedzielę, artyści z puszkami na cmentarnych alejkach proszą o datki dla ratowania zabytków na starych powązkach. Ludzie chętnie wrzucają pieniądze do puszek i, jak mówią, to dobrze, że usiłuje się ratować tę narodową nekropolię o wyjątkowym znaczeniu. Bardzo dobrze, bo jednak cmentarze to jest nasza pamięć wszystkich. Te wszystkie kwestie na odnowienie właśnie tych zabytkowych pomników i nagrobku, żeby moje wnuki mogły też tu przyjechać i zobaczyć, jak to było kiedyś. Popieram takie akcje, szczególnie ratowanie grobów ludzi, których nie mają już bliskich, znanych Polaków, znanych osobistości polskiego życia kulturalnego, politycznego. Dochód z tegorocznej kwesty zostanie przeznaczony na konserwację grobowców w Alei Katakumbowej. Brytyjski rząd przeznaczy prawie 2 miliardy funtów w ciągu 4 lat na zabezpieczenie przestrzeni cybernetycznej kraju. Kanclerz skarbu Philip Hammond zapowiedział dziś powołanie Narodowego Ośrodka Zabezpieczeń Informatycznych. Kiedy przedsiębiorstwa, agendy rządowe czy instytucje naukowe zgłoszą poważny atak cybernetyczny, ośrodek będzie mógł sięgnąć po pełną gamę wiedzy technicznej z instytucji rządowych i nie tylko, aby natychmiast zareagować, powiedział minister Hammond. Wśród źródeł zagrożenia elektronicznego wymienia się często państwo islamskie, ale jak mówił BBC Terry Patar, dyrektor doradzającej siłom zbrojnym i agendom rządowym firmy konsultingowej IHS, myślę, że wielkim zagrożeniem jest Rosja. Aktorzy państwowi mają nadal największy potencjał. Tak było w zeszłym roku z francuską telewizją TV5 Monde. Początkowo, kiedy zamieniła wskazywano na atak hakerów państwa islamskiego, dopiero potem zaczęto podejrzewać, że atak wyszedł z Rosji. Brytyjski ośrodek walki z takimi zamachami elektronicznymi będzie bronić bardzo szerokiego frontu, zważywszy, że powszechna cyfryzacja i kolejne generacje kontrolowanych bezprzewodowo urządzeń otwierają hakerom coraz więcej bram do państwowych, prywatnych i domowych sieci. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drewar, Londyn. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
Jest godzina 21, dokładnie 34, słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a dziś wtorek, pierwszy dzień listopada. Studio Monika Małkowska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczynamy więc Kwadraturę Kultury. Polskie Radio 24. No to jeszcze raz się przywitam. Trudny był dzisiaj dzień, ale postanowiłam, że dziś, w Dniu Wszystkich Świętych, poszukamy wczorajszego dnia, czyli Halloween. A dokładnie chodzi o to zjawisko, stosunkowo nowe w naszej kulturze, czy raczej popkulturze. Ale coraz więcej osób uprawia, czy przystaje do tego nowego obyczaju, szczególnie młodych. Podoba im się to, podoba im się ze względu na malowniczość tego wydarzenia. Przede wszystkim podoba się, podejrzewam, handlowcom. I proszę Państwa, dzisiaj moi goście, którzy są w studiu, to są absolutni bohaterowie, bo leje, w Warszawie leje, a są nimi pani Aleksandra Puszta-Bąk, muzyk, muzykolog, obierze świat, wszystko w męskiej osobie, prawda? Jakoś tak wyszło, ale tak wygodnie jest. Jednocześnie kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie i osoba odpowiedzialna za program muzyczny w tymże. Oraz pan Jan Sulika, antropolog kultury. Nie wiem, czy mam dodać, że jeszcze wróżbita. Może wróżka, żeby było coś takiego. A dobrze, żeby było coś żeńskiego. Albo wróżek może być tak pomiędzy. To wróżek. Ale na tym obecność w studio dzisiaj się nie kończy, ponieważ jeszcze będą obecni ludzie wirtualnie. Poprosiłam moich znajomych z Facebooka, są niezawodni, jak się okazuje, żeby napisali mi swoje spostrzeżenia, niekoniecznie z Polski, ale także z zagranicy, jak to tam się wydarzy, jak to tam wygląda, i otrzymałam bardzo wiele ciekawych odpowiedzi. No, zacznijmy od tego, co się tutaj wydarzyło w Polsce. Mniej więcej w latach 90. wydaje mi się, ten obyczaj halloweenowania przyszedł do Polski. A skąd on przyszedł do nas? No oczywiście ze Wielkiej Wody. Czy polubiliśmy? Myślę, że coraz więcej osób lubi to święto. Jan Suliga, mam nadzieję, powie, jakie były prawdziwe korzenie, proweniencja tego święta, obyczaju. No właśnie, czy to jest święto w ogóle, bo to jest jakby pierwsza sprawa, możemy to nazwać w rodzaju obyczaju. Choć oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest to rzeczywiście święto, jak pokazały statystyki, drugie po Bożym Narodzeniu, jeżeli chodzi o popularność, i Dniem Niepodległości, no, który jest oczywiście nie bardzo specyficznie obchodzonym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Natomiast skąd się wzięło Halloween? No, wzięło się z bardzo głębokiej przeszłości, mianowicie w tym okresie, to znaczy pomiędzy 31 października a 2 listopada, Celtowie, którzy zamieszkiwali swego czasu prawie całą zachodnią Europę, oczywiście łącznie z Wyspami Brytyjskimi i Irlandią, a obchodzili jedno z takich wielkich, czterech takich swoich świąt. To święto nazywało się Samhain i było to święto związane z przesileniem. A jakby Celtowie dzielili rok na czas jasny, na czas ciemny. Tutaj się zaczynał czas ciemny, czyli okres wchodzenia w jesień, zimę, przy czym to raczej było koniec lata i początek jesieni, zimy. No i jak to zawsze jest w tych momentach takich newralgicznych, wierzono, że świat żywych, świat zmarłych ze sobą zaczynają jakby korespondować, przenikać się wzajemnie. Wierzono, że wtedy dusze zmarłych dzieci oraz ludzi, którzy zmarli w tym roku akurat, wcześniej, w ciągu tego roku wcześniej, szukają żywych, ażeby się w nich wcieli, żeby wykorzystać tych żywych do różnych swoich celów, niekoniecznie oczywiście złowrogich, czyli jakby przedłużyć swoje życie. W związku z powyższym palono ognie, żeby je te duchy trochę odstraszyć i skierować w inną stronę, czy w stronę światła, ale i też ubierano się w takie, można powiedzieć, łachy, takie najgorsze ubrania, wystawiano takie najgorsze rzeczy na zewnątrz, żeby to wszystko wyglądało ohydnie, ubogo, żeby oni tam się nie za bardzo czepiali. No bo jak wiadomo, jak ktoś jest bogaty, no to przyciąga do siebie nie tylko ducha, ale jeszcze złodziei. No ale zostawmy złodziei sobie w spokoju. No i w każdym razie to święto w ten sposób mniej więcej wyglądało. Oczywiście w zależności od plemienia i grupy tam tych Celtów, ono troszeczkę inaczej przebiegało, ale sens był właśnie
ptaki. I to święto przetrwało właściwie przede wszystkim na terenie Irlandii, dlatego że Irlandia była jakby najdłużej utrzymywała pewne swoje tradycje przedchrześcijańskie, aczkolwiek chrześcijaństwo przyjęło znacznie wcześniej niż Polska, jak wiemy. I to jest taki swoistego rodzaju paradoks, bo Irlandia, która jest krajem bardzo katolickim, przecież nawet w wielu obszarach można powiedzieć znacznie bardziej niż polskim, ale tam jak je pluje, że tak powiem, jak zacyzmuje żadnych dym, które się wtedy wydrąża i stawia przed domami. Jest to obyczaj bardzo popularny, coś w rodzaju takiego właśnie, takiego święta, i ona się przekształciła to rzecz, tego pewnego rodzaju taką zabawę, tego ma taki charakter ludyczny, kiedy to ludzie przebierają się do różnego rodzaju stworzeń z tamtego świata, zazwyczaj niezbyt przyjemne. No, po co oni to robią? No, to jest przede wszystkim zabawa, ale ma to gdzieś swoje głębokie podłoże, może być psychologiczne, w znaczeniu odstraszyć to, co jest ciemne i złe, a jednocześnie w pewnym sensie zaśmiać, tylko w takim pozytywnym znaczeniu, bo jak się patrzy na różne obyczaje świąt zmarłych w różnych kulturach, to niekoniecznie są one tylko właśnie nostalgiczne i tak poważne, jak na przykład w wypadku Polski. A, no bo odwołam się tu chociażby do słynnego święta zmarłych w Meksyku, gdzie jest to zabawa i powiedziałbym takie coś w rodzaju takiej trochę ikców ze śmiercią, o coś w tym stylu. Z tym, że trzeba pamiętać, że też ci ludzie inaczej patrzyli na śmierć niż my współcześnie. A to razem z imigracją irlandzką, która w XIX wieku szeroką falą zalała Stany Zjednoczone, zwłaszcza północną jej część, to święto Halloween dotarło do Stanów Zjednoczonych, gdzie uległo pewnego rodzaju przekształceniu, właściwie komercjalizacji. Z tym, że ja tutaj trochę bym polemizował, bo zazwyczaj się krytycy... Ale jeszcze do polemiki nie doszliśmy. Na razie mamy opis i proweniencję. Nie, ale tak odwołanie się do tego, że to jest komercjalizacja. No, święta w ogóle się komercjalizuje jakiekolwiek. Ale to nie o to chodzi w tej chwili. I została zaadoptowana przez właściwie większość wypadków Amerykanów. I to niezależnie od tego, czy są katolikami, czy są protestantami, czy tam jakiegoś innego wyznania chrześcijańskiego, czy też nie chrześcijańskiego. Oczywiście w różnym stopniu, ale głównie wśród emigrantów irlandzkich, którzy wtopili się w świat Ameryki. I stamtąd, jak słusznie pani powiedziała, w latach 90. dotarło to, że tak powiem, ten obyczaj do Polski. Tak samo zresztą jak inne święto, no, w pewnym sensie przyjemniejsze, bo walentynki, tak? Tu się chciałam wciąć nie własnym tekstem, ale właśnie przesyłką facebookową, czyli opowieścią Polki mieszkającej w tej chwili w Los Angeles, a kiedyś mieszkała w Londynie. I ona napisała mi tak: tutaj to jest huczny festiwal. Ludzie dużo wcześniej dekorują swoje domy i ogrody w pajęczyny, pająki, duchy, dynie, etc. W pełnym słońcu Kalifornii takie instalacje wyglądają zabawnie i absolutnie nikogo nie przerażają. Palą się świece w dyniach i światełkach w Boże Narodzenie. Sama noc Halloween jest fascynująca. To ogromna zabawa dla wszystkich ludzi, dzieci, dorosłych, rodzin. Przeżyłam szok, gdy pierwszy raz znajomi Amerykanie zaprosili nas na wycieczkę z dziećmi po ulicach w sąsiedztwie. Wygląda to naprawdę spektakularnie. W Santa Monica, gdzie mieszkam, jest na przykład dom, który należy do znanego reżysera efektów specjalnych. Instalacje, które stoją przed tym domem, to teatralna scenografia z dyniami, hukami, widmami, projekcjami. Przybywają tam tłumy ludzi z całego miasta, żeby obejrzeć, bo co roku jest coś nowego. No, brzmi to radośnie, prawda? Tak, bo to jest w sumie, jest to święto radosne. To znaczy nie jest to... Jest to, można powiedzieć, w pewnym sensie święto wygłupów, ale wygłupów, w którym biorą zarówno dorośli, jak i dzieci, bo dorośli również się przebierają. Dzieci to bardzo lubią. Można by powiedzieć, ten słynny właśnie ich okrzyk, tak, psikus albo cukierek, tak, no to odwiedzają dom po domu i właśnie jeżeli nie dostaną tych cukierków, to mogą zrobić jakiś psikus. Te psikusy nie są oczywiście żadne poważne. Natomiast jest to taki moment, w którym można powiedzieć, że święto, w którym ludzie się spotykają,
a jednocześnie staje się przez chwilę inni. To, ja bym tutaj nawiązał do czegoś innego. Wiecie, my tak mówimy Halloween, tam Celtowie, Irlandczycy i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież a w Polsce przedchrześcijańskiej również takie, było takie święto. Ono przypadało dokładnie w tym samym czasie. I nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o dziadach, bo to jest osobny temat. Wiecie, archeolodzy odkryli szereg masek, które najprawdopodobniej były wtedy używane. I te maski no, nie były, że tak powiem, pokojowe, można powiedzieć, że były one swoistego rodzaju demoniczne, tak? A to wcielanie się w tą, te takie różne dziwne stwory, to my mamy takie pewne odium chrześcijańskie, nam się wydaje, że to ciemne, to jest straszne i w ogóle piekielne i w ogóle nigdy nie będzie zbawione. W bogactwie nie było pojęcia wszystkim zbawienia, a po drugie ciemna strona mocy wcale nie była taka straszna. Ona tak podobnie jak jasna była ambiwalentna. I w zależności od tego, jak się wobec tej ciemnej strony zachowało, tak to się otrzymało. Szanowny panie Janie, teraz chciałabym zapytać Aleksandrę Burztę, jak z jej punktu widzenia kobieta bywa w świecie i to w bardzo egzotycznych kulturach, czy coś takiego się zdarza, coś podobnego do Halloween, to raz, a dwa, jaka jest percepcja tutaj Polaków, jak to wygląda, czy w ogóle można na to porównywać. Ja powiem szczerze, że aż tak lekkiego stosunku do tego wydarzenia, bo ja nie nazwę Halloweenu świętem, jak mój przedmówca szanowny, bym nie miała. To święto Samhain, jakie wymawiają zresztą współcześnie Irlandczycy, przetransferowane wraz z nimi rzeczywiście w XIX wieku na grunt amerykański, a potem rozprzestrzeniające się tak naprawdę po całym świecie, na cały świat, włącznie z Polską, jest moim zdaniem, choć antropologiem kultury nie jestem, jest nam w gruncie rzeczy całkowicie obce. Pan wspomniał tu między innymi o walentynkach. Pokręcił głową? Ale ze zrozumieniem, a przynajmniej zakładam z życzliwością. Na drugim biegunie dokładnie mamy te same skojarzenia, pomimo różnych profesji. Ja też mam skojarzenie z walentynkami. To jest drugie zaimplantowane w Polsce święto. O zupełnie innym zabarwieniu, przynajmniej ja je tak odbieram, ale też uważam w naszej kulturze po prostu obce, nie występujące wcześniej w naszych tradycjach, zwyczajach. A co w tym złego? Ale ja nie rozmawiam teraz w kategoriach złego bądź dobrego. Ja mówię w kategoriach czegoś, co jest nowe, co się zadomowiło w naszej świadomości. Myślę, że jeszcze nie do końca w naszej kulturze, ale na pewno w naszej świadomości i stało się taką, sama się uśmiecham do siebie, nową świecką tradycją. No tak, nowa świecka tradycja, ale ta nowa świecka tradycja jest malownicza. Czy zabraniać chyba głównie dzieciakom zabawy? Ktoś mi napisał też na Facebooku, że szczególnie się to podoba młodzieży. Dlaczego? Dlatego, że jest w tym coś trochę niegrzecznego, że to jest trochę straszne, trochę nieakceptowane, no właśnie przez dorosłych. Dlatego to jest w pewnym sensie święto, dlatego że święto między innymi tak charakteryzuje się tym, że zachowujemy się inaczej, zwłaszcza tam, gdzie pojawiają się różnego rodzaju maski. Mamy karnawał, chociaż słynny wenecki, ale oczywiście nie tylko. A jak słusznie Maria Jana pisała, w tym momencie jesteśmy inni, stajemy się inni. Jest to moment, w którym możemy być, że tak powiem, nie tacy jak zazwyczaj, czyli przechodzimy z takiego świata, powiedziałbym, zwykłego, może niekoniecznie do świata sakrum, ale w każdym razie do świata innego, dziwnego, tutaj w tym wypadku coś w rodzaju zaświatów, a jednocześnie wyobraźni ludzkiej. Bo przecież tam nie przepierają się tylko właśnie z jakieś diabły czy demony, chociaż w kulturze ludowej tego Polski mamy tego typu przebierańców, tylko w innym okresie czasu, tak? To znaczy w okresie Bożego Narodzenia, ale i również w okresie Świąt Wielkiej Nocy, a jeśli chodzi o południowy Słowian, no to już tam te maski występują, no one są przepiękne i niezwykłe. Więc ja bym to traktował jako swoistego rodzaju festiwal maski, tylko oczywiście współcześniony jak najbardziej, na zasadzie pewnej świeckości.
tutaj słusznie pani wspomniała. A ja właśnie zastanawiam się, dlaczego my tak ochoczo i skwapliwie przyjmujemy wszystko to, co do nas dochodzi z zagranicy, dowolnej granicy i mentalnościowej, i geograficznej, a nie umiemy rozwinąć tego, co mamy u siebie, dokładnie tego, o czym pan wspomniał. Chodzenie z gwiazdorem, czy też na Wielkanoc. Ja pamiętam jeszcze piosenki, które się śpiewało w przedszkolu, jak to wieziemy kogucika. I dla kogucika zbieramy jajka do koszyka. To może i sery, i... Nie, to jest dokładnie to samo, co teraz robią dzieci, które do mnie domofonem wczoraj dzwoniąc zażądały cukierków. No, do mnie też przyszły dwukrotnie wczoraj, ale nie miałem niestety cukierków, więc powiedziałem, że też je będę straszyć, tak jak one mnie straszyły, zanim żeśmy się straszyli. To jest dobra uwaga i dobre pytanie, dlaczego tak jest. No, nie do końca, jak powiedział, ponieważ w społeczeństwie polskim istnieją grupy, chociażby te tak zwane rodzimowiercze, które próbują coś tam odtworzyć, nawet im się to czasami nieźle udaje. Natomiast faktem jest, że to, co nazywają kulturą ludową, a więc i tradycją ludową, upada. I nie znalazłbym, znaczy w okresie zgrzebnego socjalizmu próbowano to chronić, chociażby w słynna Cepelia. Nie będę się teraz jako etnografii wypowiadał na ten temat, co ja o tym myślę, no, ale na pewno jakąś tam pozytywną rolę również w tym odegrała. To jest tak, że w momencie, w którym granice się otwierają, my musimy się nastawić i pogodzić się z tym, że przychodzą do nas rzeczy, które są w pewnym sensie kulturowo obce. One to jest kulturowo obce. I teraz jest kwestia, czy my je odrzucimy, czy też potrafimy zaadaptować na swój własny sposób. Ja nie chcę być źle zrozumiana przez nikogo. Nie chodzi mi o to, żebyśmy zamykali się w swoich czterech ścianach i nie poznawali świata, nie poznawali zwyczajów innych ludzi, nie poznawali elementów kultur innych narodów, kontynentów. Nie. Chodzi mi bardziej o to, żebyśmy się nie zachowywali bezrefleksyjnie. No właśnie. Czy do Halloween potrzebna jest refleksja? Moim zdaniem tak, i to ogromna. I właśnie w przypadku Halloween, bo tu walentynki zostawiam, to jest taki deser, to jest taki... Walentynki zakochane. To zostawmy. Zostawmy właśnie walentynki na razie. Natomiast co do Halloween, zdecydowanie uważam, że na fali zachłystywania się wszystkim, a przynajmniej mnóstwem rzeczy, które są obce, po prostu obce nam, ja nie wnikam teraz, czy to dobrze, czy źle, i jak bardzo obce, na ile obce. Po prostu bierzemy wszystko, co się na naszym gruncie pojawia. I proszę teraz, co wrażliwszych, o zasłonięcie uszu. Na zasadzie odruchu stadnego nie potrafimy samodzielnie, czy nie chcemy, nie wiem, samodzielnie przeanalizować zjawiska i zastanowić się, czy mnie ono odpowiada, czy nie. Czy chcę brać w nim udział, czy nie chcę? Czy wolę coś innego w to miejsce? Tutaj powiem od razu, jest grupa ludzi o zawodach różnych, którym święto Halloween przynosi bardzo duże zyski. Na różnych szczeblach komercji to się sprawdza, bo przecież jest to produkcja gadżetów. Nie chodzi mi o hodowców tyń, bo ci pewnie też już mają swój udział. Wspieramy rolnictwo, natomiast nie wiem, czy wspieramy produkcję kiczowatych, okropnie strojów. I mam, proszę państwa, troszeczkę danych, bo to jest ciekawe. Otóż przeciętny Amerykanin wyda na Halloween $77.52, to takie szczegółowe dane, ale totalna suma, jaką Amerykanie wyrzucą na ten wczorajszy dzień, wyrzucili już zapewne, to jest $7 miliardów. To jest chyba niezły urobek. I co mnie również bardzo się spodobało, otóż kostiumy dla psów i kotów, już nie dla ludzi, przechodzi to na petsy, czyli
te domowe zwierzątka, to jest suma w wysokości 330 milionów dolarów. No więc chyba handlowcy się cieszą, zacierają ręce. Kto z Państwa zabierze głos w kwestii handlowej? To znaczy, to widzę, że razem zabieramy głos. Może w dwugłosie jakoś, może jednak pojedynczo wolałabym. Dziękuję ogromnie. Ja jestem zdecydowanie przekonana, że tutaj już odchodzimy w ogóle od jakiejkolwiek ideologii, pozytywnej, negatywnej, białej, czarnej, magii, nie magii, odchodzimy od wszystkiego. Przechodzimy w sferę wyłącznej komercji. I tą komercją jest zainteresowanych tyle grup potencjalnych osób korzystających na tym wydarzeniu, świadomie unikam słowa święto, że chyba będziemy w mniejszości niestety. W mniejszości jako kto? Jako propagatorzy Halloween. No ja się nie uważam za propagatora Halloweenu. Natomiast ja bym powiedział tak. Taki argument pod tytułem, że to jest komercyjne. No jest komercyjne, ale można by powiedzieć tak, z chwilą, kiedy skończą się święta, jutro są zaduszki, tak? A za chwilę się pojawiają już choinki. I to do tych choinek, to do Bożego Narodzenia jest tego kupa czasu, a już będziemy tutaj bombki i tak dalej. Tak jest. Ale to samo dotyczy Wielkiej Nocy, chociaż oczywiście w mniejszym stopniu, ale również, no bo Boże Narodzenie jest to najważniejsze w polskim i nie tylko polskim świecie. Więc można by powiedzieć, że handlowcy zawsze korzystają na każdym święcie, swego czasu nawet na 1 maju. Korzystali, choć oczywiście byli to handlowcy już nie państwowi, tam szturmówki i różne i czerwone krawaty. Możemy sobie coś takiego wyobrazić, więc taki argument mnie osobiście nie przekonuje. To, że grupa handlowa, czy jakieś tam sklepy, galerie i tak dalej, to z tego korzystają, to jest naturalne, no bo mamy kapitalizm, a przynajmniej tak nam się wydaje i po prostu ludzie się dostosowują. Kiedy ja prowadziłem galerię, to też się dostosowywałem do różnych świąt. Były Boże Narodzenie, no to było wiadomo, ozdoby bożonarodzeniowe i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Więc ja bym tutaj nie dopatrywał się przyczyny głównej, choć oczywiście, tak, to trochę napędza tą całą historię. Natomiast kwestia refleksji. Otóż ja się spotkałem stosunkowo niedawno z bardzo ciekawą wypowiedzią mojej bliskiej znajomej, bardzo mądrej kobiety, matki dwójki dzieci, która powiedziała coś takiego. Przecież słuchaj, to jest bardzo fajna, integracyjna zabawa. Ona podeszła do w ten sposób. A możemy się powygłupiać, a dzieciaki mogą, że tak powiem, wykazać swoje plastyczne, bo one same tam się malują, robią różne rzeczy, oczywiście też kupują, tak? No bo muszą być różnego rodzaju dodatki. Idziemy całą rodziną i się wygłupiamy. A więc ja myślę, że pewna refleksja jest. Tylko może nie taka, jakbyśmy się spodziewali akurat w tym bardzo takim trudnym dla nas i powiedziałbym smutnym świecie, jakim jest okres Wszystkich Świętych. To znaczy ja widzę tyle innych na co dzień i od święta okazji do wygłupiania się, do zabawy, do bycia ze sobą, że niekoniecznie jest mi w tym momencie potrzebne do tego Halloween. Dostałam taką informację na Facebooku, powołuję się ciągle na głosy moich znajomych wirtualnych, że dwunastolatka poprosiła mamę o pomoc w spreparowaniu, uszyciu, nie wiem, ulepieniu kostiumu cukierka, w którym to ma paratować. Nie psikusa, tylko cukierka. Dobrze, to mi się podoba. I że jej koleżanki, tejże córki, postanowiły przebrać się za łakocie, za jakieś tam ciastka, bezy i tak dalej. No i właśnie tutaj jest to. Ale jeszcze, ponieważ zmierzamy do końca, jeszcze chciałam przeczytać, jaka jest skala wydatków, jeśli chodzi o polski teren. Przynajmniej takie są wyliczenia. Otóż na Halloween trzeba w Polsce w najtańszym wariancie wydać 70 zł, a najtańszy 70, najdroższy 300, mówię o kostiumie, natomiast można sobie dość, no tak rozrzutnie pozwolić na kływa, które kosztują tylko 5 zł. Ponieważ nikt z nas dzisiaj nie przyszedł z kłami wampira, ale no, z bagażem wiedzy, więc to jest no chyba droższy towar. Niemniej, proszę Państwa, ja myślę, że nie będziemy walczyć tak strasznie z zacięciem z Halloweenem, bo chyba to nic nie da po prostu. Bez wątpienia nie da. Ja to nie o to chodzi. Ja myślę, że ostatnie słowo
ostatnie słowo na dzień dzisiejszy. Mówiliśmy o dniu wczorajszym. Moimi gośćmi byli Aleksandra Busztabąk, muzyk, muzykolog, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, tudzież Jan Suliga, antropolog kultury. Wspomniałeś o galerii, czy miałeś na myśli Muzeum Etnograficzne w Warszawie? Galerię tę, którą kiedyś prowadziłem, ale to już było dawno. Ale w każdym razie jedno słowo, dosłownie jedno. Jestem za Halloween czy przeciwko? A normalnie. No, cukierek albo psikus. Nie, mnie to, do mnie to nie trafia. Czyli psikusa nie było. Żegnam się z Państwem, Monika Małkowska, i dziękuję, że zechcieli Państwo z nami uczestniczyć w dniu wczorajszym. Dziękuję. Reklama. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już od jutra na ryneczku Lidla wyśmienite słodkie gruszki aż do 50% taniej. Aż do 50% taniej. A chrupiąca papryka czerwona jedynie 4,79 za kilogram. Regulamin na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. To była reklama. Autopromocja. Program Drugi oraz Instytut Kultury Węgierskiej w Warszawie zapraszają na koncert zespołu Buda Folk Band. 6 listopada. Studio imienia Witolda Ludosławskiego, godzina 19. Transmisja na antenie programu drugiego oraz na stronie Dwójka Polskie Radio PL. Koncert organizowany jest z okazji Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. Autopromocja. Minęła 22. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Dziś na polskich drogach pojawiło się 20 tysięcy policjantów. Dodatkowe patrole mają związek z trwającą do jutra akcją Znicz. Rosja nikomu nie zagraża i nie jest jak Ebola. Takie zapewnienie złożył szef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Papież Franciszek wykluczył możliwość wyświęcenia kobiet. Paulina Łukawska, zapraszam. Prawie 20 tysięcy policjantów w całym kraju patroluje dziś drogi w ramach akcji Znicz. Funkcjonariusze czuwają nad płynnością ruchu, ale szczególnie nad bezpieczeństwem pieszych przy cmentarzach. I choć statystyki na razie są lepsze niż w latach ubiegłych, Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji apeluje do kierowców o ostrożność, uwagę i dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu. Pilnie patrzeć na to, co na drodze się dzieje. Wiele znaków jest przestawionych. Są ustawione znaki tymczasowe, które organizują ten ruch wokół cmentarzy, ale są też osoby, policjanci i tak jak mówię, inni funkcjonariusze, którzy kierują ruchem. I przypomnę, jedna z podstawowych zasad ruchu drogowego, jeżeli chodzi o pierwszeństwo znaków, które mamy na drodze, sygnały podawane nam przez kierującego ruchem, na przykład policjanta, mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi. Policja przypomina też, że brawura nie popłaca za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km w terenie zabudowanym, traci się prawo jazdy. Funkcjonariusze nie stosują dziś żadnej taryfy ulgowej. Polskie cmentarze na terytorium Mołdawii coraz częściej niszczą. Stare groby są zastępowane nowymi. Inne pomniki i płyty nagrobne zarastają trawą i mchem. Więcej na ten temat Piotr Pogorzelski. Cmentarz polski w Kiszyniowie położony jest niemal w samym centrum miasta. Polka mieszkająca w stolicy Mołdawii, Katarzyna Jaszgunowicz, pokazuje nowe groby, które pojawiły się na miejscu dawnych polskich. Tutaj byli stare polskie groby. To wyrzucaje się i wszystko tak robi się. Już tam pochowany ktoś obcy. Niektóre cmentarze zostały całkowicie zniszczone w czasach radzieckich. Tak było w Bielcach, gdzie jest duża mniejszość polska, mówi Mariana Michalewski z miejscowego muzeum. To był piękny cmentarz, wiele kaplic szlacheckich. Nic nie zostało, wiele osób wyjechało i nawet nie mogło przenieść grobów swoich bliskich. Te cmentarze, które się zachowały, na przykład w Kiszyniowie czy w Raszkowie, są porządkowane siłami miejscowych Polaków. W restauracji pomników nagrobnych pomagają Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie. Z Kiszyniowa dla Polskiego Radia Piotr Pogorzelski.
Moskwa jest gotowa współpracować z Waszyngtonem, zapowiedział szef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Nikołaj Patruszew zauważył jednak, że Stany Zjednoczone stawiają Rosję w jednym rzędzie z wirusem Ebola i terrorystami Państwa Islamskiego. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii Patruszewa rosyjsko-amerykańska współpraca będzie możliwa, gdy Waszyngton potraktuje Moskwę jak partnera i uszanuje jej interesy. Przyznał on też, że wciąż nie może zrozumieć kryteriów, jakimi kieruje się amerykańska administracja, twierdząc, że Rosja jest takim samym zagrożeniem jak ugrupowania terrorystyczne. O tym, że Rosja nie jest dla nikogo zagrożeniem, mówił także rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, komentując wypowiedź szefa brytyjskiego kontrwywiadu. Andrew Parker w wywiadzie dla dziennika Guardian stwierdził, że Rosja stanowi narastające zagrożenie dla stabilności Wielkiej Brytanii. Zarzucił przy tym Kremlowi agresywny sposób realizacji polityki zagranicznej przy wykorzystaniu propagandy, szpiegostwa i sabotażu. Te słowa nie odpowiadają rzeczywistości, oświadczył kremlowski rzecznik Dmitrij Pieskow, dodając, że dopóki ktoś nie przedstawi dowodów, twierdzenia tego typu pozostaną bezpodstawnymi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież Franciszek wykluczył możliwość wyświęcania kobiet i powiedział, że w tej kwestii w mocy pozostają słowa Jana Pawła II. W czasie konferencji prasowej na pokładzie samolotu w drodze ze Szwecji do Rzymu papieża zapytano, czy realistycznie można myśleć o tym, że w kościele katolickim będą kobiety księża. Pytanie miało związek z tym, że jak przypomnieli dziennikarze, w Szwecji papież spotkał się z kobietą stojącą na czele tamtejszego kościoła luterańskiego. Franciszek odparł, w sprawie święceń kobiet ostatnie słowo jest jasne, wypowiedział je Jan Paweł II i ono pozostaje. W 1994 roku papież Polak wydał list apostolski o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom. Ponad dwa miesiące po zakończeniu letnich igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro setki pracowników wciąż czekają na swoje wynagrodzenie. Grupa około 100 z nich grozi pozwem komitetowi organizacyjnemu. Wśród osób, które czekają na pensję, są m.in. stadionowi speakerzy oraz DJ-e. To były moje 7 igrzyska i nigdy wcześniej nie miałem aż takich problemów. Zdarzały się trudne rozmowy o pieniądzach, ale one przynajmniej miały miejsce. W Rio jesteśmy zbywani milczeniem lub wymówkami, powiedział Robin Bester, kierownik produkcji z RPA. Rzecznik prasowy Komitetu Organizacyjnego przyznał, że są problemy z płatnościami. Powiedział, że również organizatorzy nie otrzymali jeszcze wszystkich pieniędzy od najważniejszych sponsorów, ale od mówił zdradzenia, o które firmy chodzi. Według jego szacunków komitet organizacyjny jest winny wszystkim wierzycielom łącznie około 32 milionów dolarów. Prognoza pogody. W nocy całkowite zachmurzenie, okresami opady deszczu na krańcach północno-wschodnich, deszcz ze śniegiem. We wschodniej połowie kraju okresami opady o umiarkowanym natężeniu. Temperatury od 2 do 7 stopni na plusie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny na wybrzeżu. Dość silny w porywach do 60 km na godzinę, wzmagający się do silnego w porywach do 80 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wolę. Reklama. Przygotuj się na gorący, naprawdę gorący początek tygodnia w Lidlu. W poniedziałek i środę musisz być w Lidlu. Pod jutra. Szynka szwarcwaldzka Tulano 3,49 za 100 gramów. 3,49. Świeża szynka wieprzowa rzeźnik pakowana różnie po 9,99 za kilogram. 9,99. Dużo, dużo więcej. Bo w poniedziałek i środę gorący początek tygodnia w Lidlu. Lidl. Co tydzień coś nowego. To była reklama. A na naszym zegarze dokładnie 7 minut po 22. 24 godziny w Polsce i na świecie. Kończy się Dzień Wszystkich Świętych. O tym, jak minął zarówno w Polsce, jak i na świecie w najbliższej godzinie. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. Dziś Kościół katolicki obchodzi uroczystości Wszystkich Świętych. Teolog i profesor Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego Grzegorz Łędzicki podkreśla, że jest to ważne święto w roku liturgicznym.
Profesor Łącicki zwraca uwagę, że uroczystość ta jest radosnym świętem, w którym wspominamy świętych i błogosławionych. Uroczystość wszystkich świętych przypomina chrześcijanom, osobom wierzącym, że perspektywą życia chrześcijańskiego jest niebo. To święto 1 listopada z uroczystością wszystkich świętych, czyli wszystkich wiernych, którzy są w niebie, którzy są zbawieni. Teolog dodaje, że uroczystość wszystkich świętych katolicy wspominają także osoby zbawione, które nie zostały wyniesione na ołtarze. Podkreśla również, że 1 listopada przypomina się o wymiarze eschatologicznym tego święta. Wiara chrześcijańska ma taki bardzo istotny fundament, a mianowicie tym fundamentem jest Jezus Chrystus zmartwychwstał i przekonanie, że Chrystus zwyciężył śmierć. Wierni, mający udział w śmierci Chrystusa poprzez chrzest, wierzą, że życie chrześcijanina się zmienia. Ta śmierć fizyczna zmienia to życie, ale nie kończy. A profesor Łęcicki wyjaśnia, że dzień ten przypomina katolikom również o tym, że ich czyny będą osądzone. Ta uroczystość wszystkich świętych zwraca uwagę, niezależnie od tego, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie, że istnieje jakiś trybunał ponadludzki, przed którym człowiek odpowie za swoje czyny. I to jest przekonanie bardzo wielu religii. W chrześcijaństwie jest to bardzo jasno sformułowane. Dzień wszystkich świętych obchodzony jest w kościele katolickim od ponad 1000 lat. Współczesne centralne obchody uroczystości w diecezji warszawsko-praskiej odbyły się na cmentarzu polskich żołnierzy 1920 roku w Radzyminie, gdzie znajdują się mogiły poległych w bitwie warszawskiej. Liturgii przewodniczył arcybiskup Henryk Hozer, który w homilii przypomniał, że celem ludzkiego życia jest świętość, czyli zjednoczenie z Bogiem. Na górze przemienienia, którą nazywamy górą Tabor, Jezus ukazał się takim jest, oczom Piotra, Jakuba i Jana. I oni byli tak szczęśliwi, że powiedzieli, już nie chcemy na ziemię schodzić. Uczyńmy tutaj 3 namioty i tu zostańmy. I my również, zobaczywszy Jezusa Chrystusa w Jego chwale, będziemy tym widokiem tak zachwyceni, że nie będziemy za niczym już tęsknić. I dlatego do tej chwały podążajmy bezpiecznie i z całą usilnością. Drogę świętości wskazują błogosławieństwa, które uczą nas postawy miłosierdzia, mówił Hozer. Tekst błogosławieństw to jest lista czynów sprawiedliwości i miłosierdzia, zwłaszcza miłosierdzia. I okazuje się, że rekompensaty za nasze czyny miłosierdzia otrzymujemy właśnie w niebie. Nie liczmy na ziemi, na jakąś nagrodę, jakieś uznanie. Często będą nas ludzie wytykać palcem i wyśmiewać się, że jesteśmy miłosierni, że jesteśmy naiwni, że jesteśmy tak mało interesowni, bo miłosierdzie jest bezinteresowne. Z kolei biskup Kazimierz Gurda przypomniał, że tego dnia katolicy w całej pełni wyznają wiarę w świętych obcowani, obecność tych, którzy są w niebie, naszych świętych i błogosławionych. Ordynariusz Siedlecki w homilii podkreślił, że bez Boga i wiary w Niego nie można przeżywać świętych obcowania i dostrzec wielkości człowieka, która w świętych się objawia. Wierzę w świętych obcowani, bo oni wspierają nas swymi modlitwami na drodze wiary. Zapraszają łaski potrzebne do wytrwania w dobrym, bo dzięki nim świat, w którym żyjemy, staje się lepszy, bezpieczniejszy i przyjazny. Biskup Gurda przewodniczył mszy w Siedleckiej Katedrze, po której poprowadził procesję na cmentarz centralny. Świętość nadaje sens życiu i pomaga rozwiązać wiele naszych problemów, przypominał kardynał Kazimierz Nycz. W uroczystość Wszystkich Świętych metropolita warszawski przewodniczył mszy w kościele świętego Ignacego Loyoli na Wólce Węglowej w stolicy. Grzegorz Maciek. W kazaniu kardynał Kazimierz Nycz zwrócił uwagę, że każdy człowiek chce, by jego życie miało sens. Ten sens nadaje nam świętość. W tej perspektywie patrząc, już tu na ziemi, na śmierć, która nie jest końcem, patrząc na całe nasze życie już tutaj na ziemi, możemy nadawać sens temu wszystkiemu, co robimy jako młodzi ludzie, ludzie takich czy innych powołań szczegółowych. Po mszy metropolita warszawski poprowadził procesję przez cmentarz na Wólce Węglowej, zatrzymując się kilkakrotnie na modlitwę za zmarłych. Towarzyszyli mu warszawiacy, dla których nawiedzenie cmentarza w uroczystość Wszystkich Świętych to okazja do wspomnień bliskich zmarłych i czas na refleksję nad własnym życiem. Zadumę nad życiem, nad tym, co człowiek robi, jak to wygląda. Zadumy i radości, myślę. Radości ze wspomnień o zmarłych. W Dzień Wszystkich Świętych katolicy wspominają znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych. Z kolei 2 listopada to wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i dzień modlitwy za bliskich, którzy umarli. Z racji tego, że tylko 1 listopada to dzień wolny, nawiedzamy cmentarze i modlimy się za zmarłych właśnie dziś. Grzegorz
Maciak, Polskie Radio. Dzisiejsze cmentarze niczym nie przypominają tych sprzed lat tradycji ludowej. Nie czczono bowiem miejsc z pochówku doczesnych szczątków, lecz dusze zmarłych. Modlono się, wspominano ich, uczestniczono w mszach, ich intencje, a także dawano drobne monety dziadom, by modlili się za zmarłych. Zwyczaj zaznaczania grobów w kulturze ludowej zaczął się upowszechniać dopiero po I wojnie światowej pod wpływem zwyczajów miejskich. O dawnych zwyczajach opowiadają mieszkańcy Wiązownicy koło Jarosławia na Podkarpaciu. Przedtem nie robili nagrobków, tylko była mogiła usypana z ziemi i krzyż był drewniany. Na tej usypanej ziemi to były żniwinki białe albo krzyżyki z barwinku, takie zielone listki, one jest zawsze zielone. Tu się tak dookoła ziemi ubierało, one się no. Jaskiem się wdrapał i tak się robiło krzyż białe i plotło się wieńce ze smeryczyny i kwiatki albo czarne, albo fioletowe i szarfa i na tym krzyżu wieszali. Świeczka taka testułowe, długa się kupiło, na trzy razy się ją przewdzięło i postawiło się i nie było przepychy. Jedynie w przypadku, gdy zmarła osoba była młoda albo w niespodziewanych okolicznościach zmarła, na jej grobie zasadzono rośliny. A mogiła kopać drzewa, które do dziś medycyna uważa za przychylne człowiekowi, czyli brzozy albo lipy. W przypadku mężczyzn było to tak zwane drzewo śmierci, cis. Gdy umarła osoba młoda, niezamężna, upamiętniano jej grób kaliną lub liliami. Na większości jednak sadzono barwinek. Dziś wiele osób wybrało wieczór, by odwiedzić cmentarze. Na Starych Powązkach byli ludzie odwiedzający swoich bliskich, ale też ci, którzy zapalają symboliczną lampkę, bo znajdują się daleko od rodzinnych stron. Do bliskich grobów mamy na ogół kilkaset kilometrów, to zawsze co roku chodzimy i zapalamy nicze na grobach, które wydają nam się być najbardziej opuszczone. Zakładam milcząco, że jeżeli my chodzimy i zapalamy na takich grobach nicze, to ktoś poświęci chwilę czasu, żeby zapalić nicze na grobach naszych. Zanim przychodzimy na takich godzinach, bo fajnie i ładnie widać.